Andrzej Jung ponownie został wybrany na starostę. To jedna z wielu ważnych decyzji, które zapadły podczas pierwszej sesji Rady Powiatu Kozieńskiego w poniedziałek 19 listopada. Jeszcze zanim ruszyły obrady, radni odebrali z rąk przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Janusza Maciąga zaświadczenia o wyborze. Punktualnie o godzinie 15 obrady otworzył Andrzej Jung, po czym przekazał prowadzenie radnemu seniorowi. Sprawa pierwszeństwa nie skorzystała w tym przypadku Lidia Ligorowska, a prowadzenie obrad przypadło Waldemarowi Witkowskiemu. Kolejnym punktem programu sesji było złożenie ślubowania przez poszczególnych radnych. Następnie przyszła pora na wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Andrzej Jung zaproponował kandydaturę Włodzimierza Stysiaka. W celu przeprowadzenia wyborów wyłoniono komisję skrutacyjną, w skład której weszli Marcin Zmitrowicz, Emanuel Zawodnik, Grzegorz Sotowski i Waldemar Banaś. Głosowanie miało tajną formę. Włodzimierza Stysiaka poparło 12 osób, a 7 było przeciw. Po tej uchwale nowo wybrany przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad i rozszerzenie programu o wybór wiceprzewodniczących Rady, starosty, wicestarosty oraz zarządu. Propozycję te poparło 14 osób, a 5 było przeciw. Podobnie jak w przypadku wyboru przewodniczącego, każde z tych głosowań miało charakter tajny i było przeprowadzane przez każdorazowo powoływaną komisję skrutacyjną. Wybór wiceprzewodniczących rozpoczęto od ustalenia ich liczby. Włodzimy Stysiak zaproponował dwie osoby. Wątpliwości w tej sprawie mieli radni prawa i sprawiedliwości Zbigniew Sitkowski, Grażyna Ziłek i Krzysztof Wolski. Za wyborem dwóch wiceprzewodniczących było 12 osób, a przeciw 7. Ostatecznie zaproponowano kandydatury Małgorzaty Bebelskiej i Mirosława Górki. Zdobyli oni odpowiednio poparcie 14 i 12 osób, co pozwoliło im na objęcie tych funkcji. Następnie przyszła pora na wybór starosty. Tu zgłoszono kandydatury Andrzeja Junga oraz Zbigniewa Sitkowskiego. A w punkcie tym rozgorzała dyskusja na temat kondycji finansowej Kozienickiego Szpitala. Radni pytali m.in. o środki na pokrycie straty szpitala oraz o przyszłość dyrektora placówki Jarosława Pawlika. Andrzej Jung mówił o potrzebach zmian w szpitalu, między innymi pod kątem jego organizacji. Przedstawił zarys nowych działań i zaprosił wszystkich radnych do współpracy w tej sprawie. Ostatecznie kandydaturę Andrzeja Junga poparło 12 osób. Cztery zagłosowały za Zbigniewem Sitkowskim. Dwa głosy były nieważne, a w momencie głosowania jeden z radnych był już nieobecny na sesji. Kolejno radni zajęli się wyborem wicestarosty. Tu Andrzej Jung zaproponował Józefa Grzegorza Małaśnickiego. Radni Grażyna Ziółek i Stanisław Orzechowski pytali, czy nie powinien być to ktoś z mandatem radnego. Starosta z kolei argumentował, że kandydat posiada doświadczenie w pracy na tym stanowisku i zna dobrze specyfikę powiatu. Ostatecznie nowy wicestarosta otrzymał 13 głosów poparcia, a 5 osób było przeciwne jego wyborowi. Ostatnim punktem obrad był wybór członków zarządu powiatu. Tu zgłoszono trzy kandydatury – Waldemara Banasia, Marka Kucharskiego i Małgorzaty Siekut. Otrzymali oni kolejno 13, 13 i 15 głosów poparcia. Tym samym zostali nowymi członkami zarządu. Chwilę potem przewodniczący zamknął obrady. Sesja zakończyła się około godziny 20.30.